Wstawiona do Worda tabela domyślnie ma czarne krawędzie o grubości pół punktu. Spójrzcie. Wstawię tabelę dowolną, niech to będzie tabela o rozmiarach 5x5. Wygląd takiej tabeli można szybko zmienić, korzystając z gotowych styli. Style te dostępne są w karcie projektowanie. Najeżdżając na któryś z gotowych styli, możemy zobaczyć podgląd, który będzie pokazywał, co stanie się z naszą tabelą po wyborze takiego stylu. Jeżeli któryś ze stylów proponowanych nam się podoba, wystarczy na niego najechać, kliknąć i taki styl aplikowany jest na całą tabelę. Aby wrócić do wyglądu domyślnego, czyli czarnych krawędzi i przezroczystego tła, należy w stylach wybrać opcję Zwykłe tabele. Możemy również ręcznie określić kolorystykę naszej tabeli. Aby określić kolor tła w komórkach, należy zaznaczać te komórki, w których chcemy zmienić ten kolor. Następnie przyciskiem Cieniowanie określamy kolor, który będzie użyty w tych komórkach. Możemy ustawiać dowolne kolory na dowolnych komórkach. Możemy również zmieniać krawędzie w naszej tabeli. Aby zmienić krawędź, należy wybrać rodzaj tej krawędzi. Czy ma być to krawędź przerywana, czy ma być to krawędź podwójna, czy potrójna. Po wyborze takiej krawędzi możemy również określić grubość, a następnie kolor tej krawędzi. Po wybraniu odpowiednich opcji kursor zmienia się w ołówek i możemy teraz klikać na tych krawędziach, które chcemy zmienić. Zamiast klikania możemy również jeździć tym ołówkiem po krawędziach. Ołówek ten nie może robić zakrętów, czyli można jednocześnie zmieniać jedynie krawędzie pionowe bądź poziome. Jeżeli używając ołówka nie przycelujemy dokładnie, może się zdarzyć, że Word dorysuje nam jakąś niepotrzebną krawędź albo komórkę. W takim przypadku najlepiej użyć polecenia cofnij lub skrót z klawiatury Ctrl-Z. Aby zmienić kolorystykę krawędzi bądź rodzaj krawędzi, możemy ponownie skorzystać z tych trzech pól, które na to pozwalają. Wybiorę tym razem krawędź przerywaną i określę, że kolor tej krawędzi to będzie czerwony. Jeżdżąc po odpowiednich krawędziach, jak widzicie, kolor jest zmieniany. Aby szybko zresetować całą tabelę, należy tę tabelę zaznaczyć, a następnie możemy określić, że kolor krawędzi ma być czarny bądź automatyczny, grubość ma być pół punktu, a linia używana do tej krawędzi to ma być pojedyncza ciągła. Spójrzcie, wyjdę z trybu rysowania klikając przycisk Escape, ołówek wówczas znika, ustawiam odpowiedni rodzaj krawędzi, czyli linia ciągła o grubości pół punktu w kolorze automatycznym, czyli czarnym. Teraz wyjdę z trybu rysowania klikając przycisk Escape, zaznaczę całą tabelę i skorzystam z przycisku o nazwie obramowania. Przycisk ten pozwala ustawić jednocześnie wszystkie krawędzie, bądź krawędzie zewnętrzne, bądź wewnętrzne. Jak widzicie, jest tutaj sporo różnych opcji. Jeżeli kliknę opcję Wszystkie krawędzie, to ustawione są one wówczas w taki sposób, w jaki określiliśmy w grupie rysowanie obramowań. Ja określiłem, że to ma być krawędź ciągła, pojedyncza, o grubości pół punktu i w kolorze czarnym. Wówczas wszelkie zmiany wykonywane przyciskiem obramowania będą miały takie ustawienia, jak określiłem przed chwilką. Gdybym chciał, aby krawędzie zewnętrzne w mojej tabeli były podwójne, to mogę całą tę tabelę zaznaczyć, określić, że krawędź ma być podwójna w kolorze czarnym, czyli automatycznym, i niech ona będzie trochę cieńsza, na przykład 3/4 punktu. Teraz rozwijam przycisk obramowania i wybieram opcję krawędzie zewnętrzne. Spójrzcie, dlatego że zaznaczyłem całą tabelę, to tylko zewnętrzne krawędzie zostały ustawione na podwójne. Ja trochę powiększę, żebyście to lepiej zobaczyli.
Spójrzcie, jak widać, krawędzie zewnętrzne są podwójne. Jeżeli chcę z powrotem ustawić je na pojedyncze, mogę użyć albo ołówka i rysować te krawędzie pojedynczą linią, albo zaznaczyć całą tabelę i skorzystać z przycisku obramowania. To zależy tylko i wyłącznie od Was. Możemy również w tabelach krawędzie wyłączać, czyli ustawiać je na przezroczyste. W tym celu należy w stylu linii wybrać opcję brak obramowania. W ten sposób, jeżdżąc ołówkiem po niektórych krawędziach, one znikają. Jak widzicie, komórki nadal zostają. Widać to po znacznikach akapitu w tych komórkach, ale krawędzie w ten sposób wyłączam. Można tego użyć na przykład w celu ustawienia tekstu równo w kolumnach, wówczas gdy nie chcemy widzieć tabeli, jedynie same kolumny z tekstem. Można wówczas wstawić tabelę, wyłączyć w niej krawędzie, a w tą tabelę wprowadzić jakiś tekst. Popróbujcie.